Cześć! W dzisiejszym filmie zobaczycie nasz pierwszy dzień w Chinach. Pokażemy wam, co nas zaskoczyło, a co wzbudziło, no, takie mieszane uczucia. A wy znajdujecie się na kanale Podróże Tu i Tam. Jest godzina 12:20 polskiego czasu, a dochodzi godzina 6:20 chińskiego czasu. Została nam godzina do lądowania, ludzie się budzą powolutku i my dolatujemy do Pekinu. Właśnie przed chwilą tutaj był komunikat, że poszukują lekarza w języku chińskim, komuś jest słabo. Mam nadzieję, że się nic takiego złego nie dzieje, ale to pokazuje, w jaki sposób działa w samolotach medycyna. Powiem wam tak, ogólnie nie ma czegoś takiego, że przyładnicy wam jakoś pomogą. Szuka się wtedy lekarza, jeśli komuś jest słabo, to szuka się lekarza wokół pasażerów, a jeśli macie swoje leki, to przyładnica też wam nie poda tych leków, chyba że nam przyjdzie oświadczenie, że na własną odpowiedzialność bierzecie te leki. Stewardessy oczywiście mają jakiś nospa i tam jakiś od bólu, ale jeśli ktoś coś ma poważnego, to nie za bardzo możecie liczyć na pomoc stewardess. No takie życie. Właśnie rozmawiałem z panią stewardessą i opowiadała mi właśnie, jak to jest, jeśli ktoś jest chory. Pani mówi, że mają apteczki różnego rodzaju i w krytycznych sytuacjach kontaktują się telefonem satelitarnym z lekarzem w Polsce i lekarz decyduje, czy natychmiast lądują, czy jeszcze coś wytrzyma do lotniska docelowego. No, są to sytuacje takie stresujące, ale są od tego przeszkolone te panie, więc myślę, że za dużo nie pomogą, ale jednak opiekują się. No i tak jak powiedziałem, podawanie leków odbywa się za zgodą pacjenta, czyli pacjent sam musi podpisać kartę, gdzie decyduje się na zażycie odpowiedniego leku, ponieważ są w powietrzu, a chodzi też o to, żeby później nikt nie chciał jakiegoś odszkodowania za to, że ktoś podał leki. Witamy w Pekinie. Po samym przylocie na lotnisko musicie zeskanować swoje palce na takich maszynach, które biorą te odciski palców, musicie przyłożyć paszport, no i zaczyna się tak zwana inwigilacja ludzi. No tutaj jest to bardzo, bardzo rozbudowane. Słuchajcie, po przekroczeniu pierwszej bramek musicie mieć deklarację zdrowotną, to trzeba to sobie załatwić. Mnie to załatwił mój znajomy. Jest to taki skan, kod QR, który pozwala na przekroczenie tego. Jak nie macie tego, to macie od razu kłopot. Dalej musicie wypełnić taki arrival card, czyli no, kartka z informacjami, kim jesteście. Przygód ciąg dalszy. Żeby przejechać po bagaże, trzeba przejechać pociągiem. A oprócz tego jeszcze, jak kontrola paszportowa, to dzwonili, bo nie chcieli mnie przepuścić. Nie wiem dlaczego. Może się okaże później. W każdym razie dzwonił gdzieś tam do wyższego rangu, no i mnie puścili, ale o co chodzi, to szczerze mówiąc nie wiem. Żeby odebrać bagaże, musimy przejechać autobusikiem, właściwie takim pociągiem, na inną stację i tam mają czekać nasze bagaże. Nie wiem, o co chodzi, ale tak to wygląda. W Dubaju były podobne wagoniki, ale już było po odbioru bagaży. To jest troszkę inaczej. Tak wygląda ten pociąg. On sobie kursuje tam i z powrotem. O, ludzie wsiadają w drugą stronę i prawdopodobnie tak będzie, jak będziemy jechać w tamtą stronę. Przeszliśmy wszystkie kontrole i teraz musimy się udać na terminal numer 2. Tam będziemy szukać samolotu do Kantonu. W tej chwili jesteśmy w sumie na starym lotnisku w Pekinie. No i są tu parę zagadek. Uruchomiliśmy
dziwnym trafem internet, bo myśmy kupili eSIM kartę chińską i udało się jej odpalić. Mam nadzieję, że internet będzie działał, bo jak wiecie, jest z tym duży kłopot. Chińczycy nas zaskakują, spodziewaliśmy się jakiegoś fajnego pociągu, a wsadzili nas do autobusu, prawda? Też takiego starego dziada. I jeszcze taka ciekawostka, my tu widzimy wszystkich, wszystkie służby chodzą w maseczkach, prawda? Tak. Wszyscy mają zasłonięte uszy, a my nie. Jeszcze nas nie zmusili do tego, ale może to zmienić. Nie wiem, czy tu żyjemy jeszcze COVID-em, czy już nie. Żyjemy COVID-em, ale to, co mnie zaskakuje, to jest przede wszystkim to, że wszechobecna ochrona. Wszędzie tutaj jakby jest policja, wszędzie jest ochrona, wszędzie jest dziwnie, wszędzie żołnierze jakieś tak, dziwnie to jest. No. Jest godzina 3 w nocy, jeśli chodzi o polski czas, a tutaj mamy którą godzinę? 8 chyba? Albo 9, jest 9.04, czyli mamy 6 godzin przesunięcia. Tutaj widać przez szyby właśnie, że żeby wejść, to i tak musicie przejść obok ochraniarzy. Dojechaliśmy takim starym busem do terminala numer 2. Nie wiem, czy widać, ale za mną jest też autobus taki policyjny, mruga to na niebiesko. Na każdym kroku jest policja, na każdym kroku. I to jest takie pierwsze wrażenie, niefajne w sumie. Słuchajcie, tutaj nagrywamy, ale Chińczycy idą karnie z dwójkami do biura chyba. A tu macie automat bardzo fajny i tutaj można popatrzeć, że jest na dotyk. Siedzę sobie tutaj, trochę obserwuję, jak ci Chińczycy wyglądają, jak pracują, jak żyją. I powiem wam, że to jest taki bardzo naród zdyscyplinowany. Po wojskowemu, chodzą dwójkami, jak trzeba chodzić, to nie jedą taką jedną grupą, tylko dwójkami. I cały peleton sięga 20-50 metrów i nikt się nie śpieszy przed drugą osobę. Tam jeden Chińczyk ćwiczył. Policji tutaj jest na każdym kroku, także aż za dużo. I powiem wam, tak średnio się człowiek czuje z taką sytuacją. Jak na każdym kroku jest jakaś policja, kontrola, inwigilacja. Widzieliśmy też tutaj jakiegoś generała, w cudzysłowie, ale jakiś pułkownik się wozi samochodem. Żołnierze w muszce siedzą na swoim wózeczku i wygląda to śmiesznie wręcz. No ale takie są Chiny. Powiem wam, tutaj z ławkami jest katastrofalnie. Tutaj wszystkie ławki są pochowane, żeby nikt chyba nie mógł usiąść. Każdy chodzi, ale ławki są tylko w niektórych miejscach i to mało. A tak nie ma gdzie usiąść, to jest też dziwne. Słuchajcie, już po odprawie, przeglądzie i w ogóle security, wszystko zaliczone. No tutaj w Chinach bardziej pilnują tych samolotów niż w Polsce. No bo kontrola była dość szczegółowa, wyciągali wszystko, laptopy. I uwaga, jak jedziecie do Chin, jak macie powerbank więcej niż 20 mAh, coś takiego, to zabiorą maksymalnie 20. Także uważajcie na tą pojemność, jaka jest w powerbankach. No właśnie, widzicie, samolocik dość duży, no ale czy jest fajny, to bym polemizował. Ogólnie w Chinach mi się nie podoba, bo jest to wszystko stare, nieładne, niezadbane, niewykończone. Te samoloty też wyglądają tak, jakby były sprzed 30 lat. Mam nadzieję, że doceniacie to, co robimy dla was, że nakręcamy filmy tutaj i że w zamian zrobicie dla nas subskrypcję, dajcie łapkę w górę, komentarz. No bo to jest potrzebne po to, żeby moglibyśmy
to prowadzić, a wy, żebyście mogli takie rzeczy właśnie oglądać. Pamiętajcie, że zachęcam też was do uczestnictwa w tym projekcie, że jeśli chcecie jeździć po świecie, pokazywać różne miejsca, kanale podróże tu i tam, to jest miejsce dla was. My zrobimy wszystko, nawet ostatnio zastanawiałem się, że dla najlepszych będę ufundowywał fajne wyjazdy. Także obserwujcie nas na kanale i do zobaczenia w kantonie.